rano, mamy bardzo wcześnie rano. Zaczynamy dzisiaj uprawę po pszenicę. Mam nadzieję, że będzie bez zbędnych jakichś niespodzianek, że wszystko będzie szło po myśli, ale zobaczymy. Trochę ciemno, ale za chwilę będzie piękny wschód słońca. Tak to wygląda. Jak zawsze z lekkiej sagi jeździmy. Ładnie się pole równa. No i wilgoci jest opór. To są właśnie uroki wstawania rano. Zobaczcie, jaki ładny wschód słońca się robi. Szkoda, że nam dzisiaj nie poświeci cały dzień, bo raczej będzie pochmurnie, ale widoczki ładne. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że te agregaty na bronie właśnie robią najlepszą robotę. Niesamowicie równo, ładnie zagęszczone. Jak myślicie? Po sąsiedzku będziemy mieli teraz farmę fotowoltaiczną. Niezły kawałek tutaj szykują. Będzie ze 3 hektary. Wszystko zapotrzebowanie pod chłodnie. Mieliśmy małe problemy z zalewaniem pola przez ten staw. Jak padało dużo, to woda wylatywała po prostu brzegów, nam zalewała tutaj pole, ale udało się wszystko dogadać z właścicielem. Jesteśmy zadowoleni jak na razie ze współpracy. Trochę ponagrywałem z góry, z drona. Pokażę wam jeszcze jak to wygląda na zewnątrz. No ten szerszy agregat robi robotę. Jednak te kolejny po kołach są ładnie zagarnięte. Tutaj mamy przeciwwagę naszą, no bo jednak ten agregat jest dość długi. Ciężki może nie, ale długi tak i trochę przód podnosi. I tak to wygląda, no ziemia jest po prostu petarda zrobiona. Mogłaby trochę przeschnąć, ale tam za jakieś 3 godziny jak będziemy siali, to trochę przeschnie. Działamy dalej. No i kończymy ten kawałek. 1,5 hektara w 2 godziny się udało zrobić. Za chwilę przejeżdżamy na kolejne pole. Tam mamy 2 hektary. No i tak na 11 powinniśmy już mieć siewnik doczepiony. Pola po rzepakach, więc stanowisko dobre. Pod pszenicę. No i tak to wygląda. Mi się podoba. Innym nie musi. No to działamy już na drugim kawałku. Oczywiście saga. Miałem małą stopę, ale w ostatniej chwili się zorientowałem, jakoś się udało wyjechać. Dzisiaj wam pokażę, w którym miejscu. Ale jak zawsze tam koło stawu jest pokroju. Takich niespodzianek trzeba się spodziewać. Kogo my tutaj mamy? Młody rolnik rośnie. Na razie trochę leniwy, ale ogarniemy go.
miejsce tego małego topienia się. Ale to jak zawsze z podstawu podsiąka. Jest i mały ściemniacz tutaj. Udaje, że pracuje. Działamy razem. Trochę nam zostało jeszcze z 1,5 godziny po robocie. Jak widzicie, kończymy już ten kawałek. Chcesz coś powiedzieć? Spino złapał. Kończymy kawałek. Odpinamy siewnik i do ataku. Jeszcze drobną awarię. Najprawdopodobniej zapchał nam się ten filterek, który wam przed chwilą pokazałem, od paliwa. Ale udało się go szybko pozbyć. Ominęliśmy go. Wężyka starczyło. Działamy dalej. Z cyklu chłop śpija, jemu rośnie. Dołączył do nas szwagier. Oba się tam. Operatorem graczki, kontrola jakości, jaką tam wykonuje, i okaże się, że za 10 dni nie przeoczy sobie. On to ładnie wszystko. Myślę, że jeszcze to później przywałujemy po południu, jak trochę przesunie, żeby pędzynki porozbijać, ale poza tym jest pewnie. Mamy koniec, 1,5 hektara zasiane, Eldzi Keramik. Będziemy siać teraz poezję. Operator z dokładnością do jednej graczki, wszystko powtarza. Kończymy sianie 2022. Ładnie wszystko wyszło. Dziadek powałować. Ekipa z tyłu dzielna. Jeszcze jeździ. To nasza konstrukcja prowizoryczna na wały. Może i głupia, ale jak jest coś głupiego, a działa, to nie jest głupie.
tym sztucznym akcentem kończymy wałowanie. Co za tym idzie, sianie. Wszystko się udało. Ładnie się burzy, ładnie się rozbija. Co? No. Jesteśmy zadowoleni, choć zmęczeni, no ale tak już bywa. Jeden dzień na rok można sobie popracować. No co, no to... No to kończymy ten dzień zmagań, czas odpocząć. Widzimy się w następnym odcinku. Jak się podobało, zostawcie łapkę i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia.